Sir Henryk bardziej się ucieszył, niż zdziwił widokiem Sherlocka Holmesa, gdyż od kilku dni spodziewał się jego przyjazdu z powodu ostatnich wypadków. Niemniej był bardzo zaskoczony, gdy spostrzegł, że mój przyjaciel nie ma ze sobą bagaży i że się z tego nie tłumaczy. Zaopatrzyliśmy go wkrótce we wszystko, czego potrzebował i przy spóźnionej kolacji opowiedzieliśmy baronetowi nasze przygody na tyle, na ile uznaliśmy za stosowne. Wcześniej spełniłem przykry obowiązek. Zawiadomiłem Barrymora i jego żonę o śmierci Seldena. Ta wiadomość przyniosła kamerdynerowi wielką ulgę, ale jego żona rozpłakała się żałośnie. Dla całego świata zmarły był człowiekiem dopuszczającym się zbrodni, na wpół ze zwierzęconym. Dla niej jednak pozostał na zawsze samowolnym chłopcem, dzieckiem, które czepiało się jej spódnicy, gdy była młodą dziewczyną. Piekielnie się nudziłem w domu przez cały dzień od wyjazdu Watsona dziś rano. Sądzę, że będziecie mi panowie już teraz ufali, gdyż dotrzymałem obietnicę. Gdybym nie przysiągł, że sam będę wychodzić, mógłbym przyjemniej spędzić wieczór, bo miałem zaproszenie do Stapletona. Nie wątpię, że spędziłby pan przyjemny wieczór. Odparł Holmes sucho. Ale nie domyśla się pan nawet, że my już opłakiwaliśmy pana śmierć. Sir Henryk spojrzał na nas ze zdumieniem. A to dlaczego? Ten nieszczęsny zbrodniarz ubrany był w pański garnitur. Obawiam się, że pański lokaj, który mu go dał, będzie miał do czynienia z policją. Nie przypuszczam. O ile pamiętam, ubranie nie było znaczone moimi inicjałami. Tym lepiej dla niego, a faktycznie tym lepiej dla was wszystkich, bo wszyscy postąpiliście wbrew przepisom. Nie jestem pewien, czy jako sumienny stróż prawa nie powinienem aresztować wszystkich w domu. Raporty Watsona są bardzo obciążającymi dokumentami. A co z naszą sprawą? Czy udało się panu wpaść na jakiś trop? Bo my z Watsonem nie wiemy wiele więcej niż na początku, choć siedzimy tutaj. Wydaje mi się, że niedługo będę mógł wyjaśnić dokładnie całą sytuację. Sprawa jest trudna i niesłychanie zawikłana. Niektóre elementy są jeszcze zupełnie niejasne, ale światło, które nam je rozjaśni, już się zbliża. Watson powiedział panu z pewnością, że jedno stwierdziliśmy na pewno. Słyszeliśmy wycie psa na moczarach. Mogę zatem przysiąc, że ta legenda nie jest tylko zabobonem. Miałem wiele do czynienia z psami na Dalekim Zachodzie, w Ameryce, i rozpoznam wycie psa. I jeśli pan zdoła mu nałożyć kaganiec i uwiązać go na łańcuch, gotów jestem ogłosić pana największym detektywem na świecie. Sądzę, że założę mu kaganiec i uwiążę na łańcuchu bez wielkich trudności, jeżeli pan mi pomoże. Zrobię wszystko, co mi pan każe. Doskonale. Żądam jednak, żeby pan był mi ślepo posłuszny i nie pytał o powody moich poleceń. Dobrze, jak pan chce. Jeśli dotrzyma pan słowa, możemy szybko rozwiązać naszą zagadkę. Nie wątpię. Nagle urwał i patrzył uparcie ponad moją głową w próżnię. Światło lampy padało prost na jego twarz, która stała się tak uważna i zastygła jak kamień, że przypominała klasyczny posąg wyobrażający zdumienie i wyczekiwanie. Co się stało? Krzyknęliśmy obaj z baronetem. Gdy Holmes zwrócił wzrok ku nam, wiedziałem, że wydarzyło się coś ważnego. Twarz miał spokojną, ale w jego oczach widziałem radość. Proszę wybaczyć, podziwznawcę, powiedział, wskazując ręką szereg portretów zawieszonych na przeciwległej ścianie. Watson twierdzi wprawdzie, że nie mam pojęcia o sztuce, ale to prosta zazdrość, wynikająca z tego, że nasze gusta się różnią. Ma pan tu zbiór bardzo pięknych portretów. Miło mi, że je pan chwali. Odparł Sir Henryk, spoglądając z pewnym zdumieniem na mojego przyjaciela. Nie znam się na tym, co prawda, i lepiej niż obraz umiałbym ocenić konia lub byka. Nie wiedziałem, że znajduje pan czas i na takie zainteresowania. Umiem ocenić dzieło dobre, gdy je widzę. Tu jest ich wiele.
Mogę przysiąc, że ta pani tam w niebieskim jedwabiu to Kneller, a ten otyły dżentelmen w peruce to na pewno Reynolds. Domyślam się, że to portrety rodzinne. Tak jest, wszystkie. A czy zna pan też imiona innych swoich przodków? Barrymore kładł mi je do głowy i sądzę, że potrafię powtórzyć jego lekcję. A więc kim jest ten dżentelmen z teleskopem? To wiceadmirał Baskerville, który służył pod rozkazami Rodneya w Indiach Zachodnich. A ten w błękitnym stroju z plikiem papierów w ręku to Sir William Baskerville, prezes Komisji Izby Gmin za Pitta. A ten kawaler na wprost mnie, w czarnym aksamicie i koronkach. O, tego dżentelmena powinien pan koniecznie poznać, gdyż on jest powodem całego nieszczęścia. To ów wyklęty Hugon, który wywoływał z piekieł psa Baskervillów. Nie zapomnimy go chyba. Spoglądałem na portret z zainteresowaniem i pewnym zdziwieniem. Dziwna rzecz. Ma wygląd spokojnego, skromnego człowieka. Chociaż co prawda, diabeł patrzy mu z oczu. Wyobrażałem go sobie jako barczystego mężczyznę o brutalnym wyglądzie. Autentyczność portretu nie ulega wątpliwości, bo na odwrotnej stronie płótna jest jego imię i data. 1647. Holmes mówił już niewiele. Stary portret był dla niego widocznie bardzo interesujący, gdyż do końca kolacji mój przyjaciel nie odrywał prawie wzroku od płótna. Dopiero później, gdy Sir Henryk poszedł spać, Holmes podzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Zaprowadził mnie do jadalni i trzymając w ręku lichtarz ze świecą, oświetlił zniszczony przez czas portret na ścianie. Czy coś tu dostrzegasz? Wpatrzyłem się w pociągłą, surową twarz, w długie loki, które ją otaczały, w szeroki kapelusz z piórem i w biały koronkowy kołnierz. Ta wymuskana twarz nie miała wprawdzie zwierzęcego wyrazu, ale była ponura i harda. Miała zaciśnięte wąskie usta i zimne, nieubłagane spojrzenie. Czy nie jest podobny do któregoś z twoich znajomych? Zdaje mi się, że dolna część twarzy przypomina Sir Henryka. To tylko sugestia, nic więcej, ale poczekaj chwilę. Holmes wszedł na krzesło i trzymając świecę w lewej ręce, prawą zakrył kapelusz i długie loki. Wielki Boże! Krzyknąłem zdumiony. Na płótnie ukazało się oblicze Stapletona. A co teraz widzisz? Moje oczy przyzwyczaiły się, by badać twarze, a nie dodatki. Pierwszą umiejętnością, którą musi posiadać detektyw, jest umiejętność rozpoznawania wszelkich przebrań. Niesłychane! Rzeczywiście! Można by to wziąć za portret Stapletona. Tak, stoimy wobec ciekawego przykładu atawizmu, zarówno zdaje się fizycznego, jak i umysłowego. Studiowanie rodzinnych portretów może przekonać każdego do tej teorii. Stapleton pochodzi z rodu Baskervillów, to oczywiste i nie ulega dla mnie wątpliwości. I może myśleć o odziedziczeniu spadku. Właśnie. Ten portret przypadkowo dostarczył nam jednego z najważniejszych ogniw, którego nam dotąd brakowało. Mamy go, Watsonie. Mamy go. Nie boję się przysiąc, że zanim minie jutrzejszy dzień, będzie trzepotał się w naszej sieci tak rozpaczliwie, jak jego motyle. Szpilka, korek i pudełko z napisem, a możemy go dołączyć do zbioru przy Baker Street. Holmes, oddalając się od portretu, wybuchnął śmiechem, a zdarzało się to rzadko. Zawsze, kiedy słyszałem ten śmiech, bywał on dla kogoś złą wróżbą. Następnego dnia wstałem wcześnie rano, ale Holmes był już na nogach, gdyż ubierając się, widziałem, jak szedł główną aleją parkową. Tak, będziemy mieli dziś gorący dzień. Rzekł, gdy się spotkaliśmy i zatarł ręce na myśl o zbliżającym się działaniu. Sieci są już zarzucone w odpowiednim miejscu i niebawem zacznie się pomów. Zanim noc zapadnie, będziemy wiedzieni, czy schwytaliśmy naszego wielkiego, żarłocznego szczupaka, czy też wymknął się z sieci. Byłeś już na moczarach? Wysłałem z Grimpen do Princeton raport o śmierci Seldena. Chyba mogę was zapewnić, iż nikt nie będzie niepokojony w związku z tą sprawą.
Doniosłem też memu wiernemu Cartwrightowi, co się ze mną stało. Chłopiec lamentowałby przed moją jaskinią jak pies nad grobem pana, gdybym go nie powiadomił, że jestem bezpieczny. A teraz co zamierzasz? Zobaczyć się z Sir Henrykiem. A, oto jest. Dzień dobry panu. Wygląda pan jak generał układający plan bitwy z szefem sztabu. Zupełnie trafne porównanie. Watson pyta mnie właśnie o rozkazy. I ja również po to przychodzę. Doskonale. Jest pan zaproszony na obiad do naszych przyjaciół Stapletonów, prawda? Spodziewam się, że i panowie pójdziecie ze mną. Stapletonowie są bardzo gościnni i przyjmą was z radością. Obawiam się, że będziemy musieli pojechać z Watsonem do Londynu. Do Londynu? Tak, wydaje mi się, że teraz będziemy tam bardziej potrzebni. Twarz baroneta spochmurniała. Myślałem, że pozostaniecie tu ze mną, dopóki się wszystko nie wyjaśni. Pobyt w zamku wśród moczarów nie jest zbyt przyjemny, gdy człowiek zostaje sam. Mój kochany, musi mi pan ufać i spełniać ściśle wszystkie moje polecenia. Niech pan powie Stapletonom, że z największą ochotą przyszlibyśmy z panem, ale niecierpiące zwłoki interesy wezwały nas do Londynu. Spodziewamy się jednak, że wkrótce wrócimy do Devonshire. Czy nie zapomni pan im tego powiedzieć? Jeśli pan koniecznie chce. Zapewniam pana, że to nieodzowne. Zasępione czoło baroneta pokazywało mi jasno, że był niemile dotknięty naszą dezercją, bo tak oceniał nasz wyjazd. Kiedy panowie chcą jechać? Spytał sucho. Zaraz po śniadaniu. Pojedziemy powozem do Coombe Tracey, ale Watson pozostawi swoje rzeczy tutaj, żeby mi pan wierzył, że wróci. Watsonie, napiszesz do Stapletona list, że żałujesz, ale nie możesz być na obiedzie. Mam wielką ochotę pojechać z wami do Londynu. Dlaczego mam tu zostać sam? Bo obowiązek tak panu nakazuje, bo dał pan słowo, że będzie pan posłusznie wykonywał moje polecenia, a ja każę panu zostać. A więc dobrze, zostanę. Jeszcze jedno polecenie. Chcę, żeby pojechał pan do Merripit House. Stamtąd odeślę pan jednak konie i powie Stapletonom, że wróci do domu piechotą. Piechotą przez moczary? Tak. Ależ przecież tyle razy upominał mnie pan, żebym tego nie robił. Tym razem może się pan bezpiecznie przespacerować. Gdybym nie miał takiego zaufania do pańskich silnych nerwów i pańskiej odwagi, nie pozwoliłbym panu na to, ale tak musi być. Dobrze, a zatem pójdę. Jeśli zaś ceni pan własne życie, niech pan idzie przez moczary tylko prostą drogą, prowadzącą z Merripit House do drogi z Grimpen. Jest to zresztą najbliższa droga do domu. Zrobię wszystko, jak mi pan polecił. Wyśmienicie. Chciałbym bardzo wyjechać zaraz po śniadaniu, żeby być w Londynie po południu. Byłem zdumiony tym planem, chociaż pamiętałem, że Holmes powiedział Stapletonowi poprzedniego wieczora, iż dzisiaj wyjedzie. Nie przyszło mi jednak do głowy, że chce, abym mu towarzyszył, ani też nie mogłem zrozumieć, dlaczego obaj mamy być nieobecni w chwili, którą on sam określił jako krytyczną. Musiałem jednak milczeć i być mu posłuszny. Pożegnaliśmy się z naszym zasmuconym przyjacielem i 2 godziny później staliśmy już na dworcu w Coombe Tracey, odesławszy powóz do zaniku. Na peronie do Sherlocka Holmesa zbliżył się młody chłopak. Był to Cartwright. Czy ma pan dla mnie jakieś polecenia? Pojedziesz najbliższym pociągiem do Londynu i natychmiast wyślesz do Sir Henryka Baskervilla depeszę z moim podpisem, prosząc go, aby jeśli znajdzie portfel, który zgubiłem, odesłał go jako przesyłkę poleconą na Baker Street. Tak jest, proszę pana. A teraz idź do biura i spytaj, czy nie ma dla mnie depesza. Chłopiec wrócił z telegramem, a Holmes przeczytał go i podał mi go. Brzmiał następująco. Depeszę otrzymałem. Przyjeżdżam z nakazem aresztowania in blanco 5:40. Lestrade. To odpowiedź na moją ranną depeszę. Ten Lestrade jest, moim zdaniem, najlepszym z policyjnych agentów i może nam się przydać.
A teraz, Watsonie, myślę, że nie możemy zrobić nic lepszego, jak złożyć wizytę naszej znajomej pani Laurze Lyons. Zaczynałem rozumieć plan Holmesa. Postanowił użyć baroneta do przekonania Stapletonów, że rzeczywiście wyjechaliśmy, a wrócimy razem ze mną w chwili, gdy będziemy potrzebni. Depesza z Londynu, gdyby Sir Henryk wspominał o niej Stapletonom, rozproszyłaby ich ostatnie podejrzenia. W myślach już widziałem naszą sieć zaciskającą się coraz mocniej. Pani Laura Lyons była w biurze, a Sherlock Holmes rozpoczął rozmowę z obcesową szczerością, która na razie zbiła ją zupełnie z tropu. Usiłuję wykryć okoliczności, które towarzyszyły śmierci Karola Baskervilla. Mój przyjaciel, doktor Watson, powiedział mi wszystko, czego dowiedział się od pani, jak i to, co pani przed nim ukryła. A co ukryłam? Spytała wyzywająco. Powiedziała pani, że żądała, aby Sir Karol był przy furtce o godzinie 10:00. Wiemy, że w tym właśnie miejscu i o tej godzinie zaskoczyła go śmierć. Przemilczała pani zatem, jaki związek mają ze sobą te dwa wydarzenia? Nie mają żadnego związku. W takim razie to jest rzeczywiście dziwny zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że mimo wszystko zdołamy wykazać powiązania między tymi faktami. Chcę być z panią zupełnie szczery. Uprzedzam, że naszym zdaniem popełniono tu morderstwo, a śledztwo może pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko pani przyjaciela, pana Stapletona, ale i jego żonę. Jego żonę? Krzyknęła. Dla nikogo nie jest już dzisiaj tajemnicą, że osoba, którą uważano za jego siostrę, jest w rzeczywistości jego żoną. Pani Lyons usiadła, objęła dłońmi poręcze fotela, a jej palce wpiły się z taką siłą, że aż zbielały jej różowe paznokcie. Jego żona, przecież on nie jest żonaty. Sherlock Holmes wzruszył ramionami. Żądam dowodów. Niech mi pan pokaże dowody, a jeśli pan mi ich dostarczyć... Urwała. Złowrogi błysk w jej oczach był wymowniejszy od wszelkich słów. Przyszedłem z tym zamiarem. Odparł Holmes, wydobywając z kieszeni paczkę papierów. Oto fotografia tej pary, zrobiona w Yorku przed 4 laty. Napis głosi: Państwo van der Leer. Ale pozna go pani z łatwością i ja również, jeśli znają pani z widzenia. A tutaj są 3 rysopisy państwa van der Leer, prowadzących w swoim czasie prywatną szkołę świętego Oliwiera, napisane przez wiarygodne osoby. Niech je pani przeczyta, a jestem pewien, że nie będzie pani już miała wątpliwości co do tożsamości tych osób. Pani Laura spojrzała na dokumenty, a potem odwróciła do nas surową, kamienną twarz zrozpaczonej kobiety. Panie Holmes, powiedziała po chwili. Ten człowiek oświadczył mi się i zapewniał, że się ze mną ożeni, jeśli dostanę rozwód. Okłamał mnie w podły sposób. Nie powiedział nigdy słowa prawdy. Dlaczego? Dlaczego? Wydawało mi się, że chciał mi pomóc, a teraz widzę, iż byłam tylko narzędziem w jego rękach. Dlaczego miałabym być wspaniałomyślna i chronić go przed skutkami jego przestępstw? Może mnie pan teraz spytać o wszystko. Nie będę nic ukrywać. Przysięgam panu tylko, że gdy pisałam tamten list, nie miałam żadnych złych zamiarów wobec Sir Karola Baskervilla, który zawsze był dla mnie życzliwy. Całkowicie pani wierzę. Odparł Sherlock Holmes. Opowiadanie tych wydarzeń musi być dla pani bardzo przykre. Ułatwię to. Będę mówił, co się stało, a pani może mnie poprawić, gdy się w czymś pomylę. To Stapleton namówił panią do wysłania tego listu. On mi go dyktował. Przypuszczam, że podsunął pani myśl, iż Sir Karol pomoże pani i da pieniądze na przeprowadzenie rozwodu. Tak jest. A potem, gdy list był wysłany, namówił panią, żeby nie poszła pani na spotkanie. Powiedział mi, że straciłby dla siebie szacunek, gdyby jakiś inny mężczyzna dał pieniądze na ten cel i choć nie jest bogaty, poświęci ostatni grosz, aby uniknąć dzielące nas przeszkody. A potem nic pani nie słyszała, aż przeczytała pani w gazecie wiadomość o śmierci Sir Karola. Tak.
Stapleton kazał pani przysiąc, że nie powie pani nikomu o planowanym spotkaniu z Sir Karolem. Tak, powiedział, że jego śmierć jest bardzo tajemnicza i że jeśli powiem o liście, padnie na mnie podejrzenie. Przestraszył mnie, żeby zmusić do milczenia. Oczywiście, niemniej jednak miała pani wątpliwości? Zawahała się i spuściła oczy. Znam go, ale gdyby tak ze mną nie postąpił, nie zdradziłabym go nigdy. Moim zdaniem cudem się pani uratowała. Miała go pani w ręku, on o tym wiedział, a mimo to jeszcze pani żyje. Stała pani przez kilka miesięcy nad brzegiem przepaści. Teraz musimy panią pożegnać. Najprawdopodobniej niedługo wrócimy do tej rozmowy. Nasza sprawa wyjaśnia się i jedna trudność za drugą znikają z drogi. Rzekł Holmes, gdy staliśmy na dworcu czekając na pociąg z Londynu. Niedługo będę mógł dokładnie przedstawić jedną z najdziwniejszych i najbardziej sensacyjnych współczesnych zbrodni. Ci, którzy zajmują się kryminalistyką, niewątpliwie pamiętają analogiczne wypadki w Grodnie w roku 1866. Mamy też morderstwa Andersena w Północnej Karolinie, ale ta sprawa posiada zupełnie odrębne szczegóły. Nawet jeszcze teraz nie mamy w ręku żadnego dowodu przeciw temu zbrodniarzowi, ale zdaje mi się, że jeszcze dziś wieczór, zanim pójdę spać, jego wina będzie udowodniona. Pociąg z Londynu wpadł z łoskotem na stację, a z wagonu pierwszej klasy wyskoczył niski, barczysty mężczyzna. Przywitaliśmy się z nim i od razu spostrzegłem, po pełnym szacunku zachowaniu się Lestrada wobec mojego towarzysza, że nauczył się wielu rzeczy od czasu, kiedy zaczęli razem pracować. Dobrze pamiętam, z jakim lekceważeniem Lestrad jako praktyk przyjmował wywody teoretyka Sherlocka Holmesa. Duża sprawa, co? Od lat nie zdarzyło się nic podobnego. Mamy jeszcze 2 godziny do odjazdu. Skorzystamy z tego i zjemy obiad, a potem wypędzi pan ze swojego gardła Lestred londyńską mgłę, oddychając pełną piersią czystym wieczornym powietrzem w Dartmoor. Nie był pan nigdy w tej okolicy? Nie? No, sądzę, że nie zapomni pan tej pierwszej wizyty.